Szczęść Boże, czcigodny księże Michale, czcigodni wierni, zgromadzeni wokół sprawy Wronieckiej 9, wszyscy Państwo, wierni i aktywni uczestnicy społeczności, która przez złośliwych nazywana jest Uniwersum Wronieckiej 9, a jest to oczywiste nawiązanie do pewnego białostockiego uniwersum, gdzie kilku przygłupów wykorzystuje niepełnosprawnych i uzależnionych ludzi dla trzepania kasy. Miłośnikiem, a może bardziej widzem księdza Michała jestem, można powiedzieć, że od początku istnienia sprawy Wronieckiej 9, albowiem poznałem ją dzięki, jeszcze dzięki internetowej twórczości jakże charakternej postaci, czyli pana Jerzego, nieodżałowanego pana Jerzego. Więc przejrzałem bardzo wiele, obejrzałem bardzo wiele filmów, relacji z nabożeństw, no i zawsze czegoś mi tam brakowało. Bez względu na to, czy była to msza odprawiana w kościele, czy w kaplicy podobnej celi, zawsze brakowało mi tej jakiejś takiej odrobiny sakrum. Zawsze brakowało mi pewnego elementu. A tym elementem jest gromki śpiew ludu i dźwięk króla instrumentów, czyli organów. Proszę księdza, ja wiem, że ksiądz nigdy już nie będzie miał wstępu do żadnego kościoła, gdzie są prawdziwe organy. Powiem więcej. Ostatnio po decyzji pana Bergoglio, którego trudno już obecnie nazwać papieżem, nawet ci normalni księża odprawiający mszę trydencką, odprawiać jej raczej nie będą, więc ta dyskusja nie ma sensu, czy ksiądz kiedykolwiek będzie miał dostęp jeszcze do kościoła. No natomiast, ale skoro ksiądz ma tą kaplicę celę, w której ksiądz spędza zapewne swoją ostatnią zimę, takie mam przeczucie. Dlatego też proponuję księdzu, by poprzez z wykorzystaniem nowych technologii, bym ja służył do księża mszy jako organista. I tu od razu zaznaczam, że będę to czynił tutaj u siebie, czyli na Górnym Śląsku, a ksiądz tam będzie w Poznaniu na Wronieckiej 9. Moja gra będzie przesyłana w trybie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym na Wronieckim. Ja też będę miał jakieś sprężenie zwrotne, będę widział, co się tam dzieje. Wówczas możemy o tym porozmawiać i wówczas jest to, jak najbardziej jest to realne do wykonania. Z tym, że ja od razu księdzu zaznaczam, że ja wirtuozem nie jestem. Proszę nie liczyć tam na jakieś utwory trudne, skomplikowane z literatury organowej. Ja mogę księdzu zaoferować tylko taki podstawowy, prosty akompaniament akompaniament liturgiczny. Proszę się nie martwić, jakieś kwestie prawne. Programowanie, które mam tutaj zainstalowane, jest w pełni legalne, bo jest darmowe. Są to sample, może nie używajmy angielskich słów niepotrzebnie, są to próbki organów Siedlara w Krakowie, zaś programem, który będę używał, jest to J-organ, również darmowy. Ja pokażę księdzu, jak to brzmi, a moim zdaniem brzmi to nieźle.
No jak widzicie, moja gra jest podstawowa, no ale przynajmniej nie zagniatam akordami i też w dużej mierze będę się posiłkował gotowymi opracowaniami, gotowymi harmonizacjami, które mam, choćby tutaj chorał śląski, mam też Rączkowskiego, mam też Drogę do Nieba, no właśnie ten fragment, Drogi do Nieba nie mam. Mam Rok Kościelny w pieśniach Lewandowskiego, również proste harmonizacje. To nie o to chodzi, żeby tam były jakieś wirtuozowskie popisy, ale o to, by za pomocą gry dynamicznej, często zmienianymi akordami, ludzie płynnie i w miarę szybko i głośno śpiewali. No to moim zdaniem jest główne zadanie organisty kościelnego. Nie popisy. Od tego są wirtuozi, od tego są koncerty, chociaż oczywiście są tacy, którzy to łączą. Ja tego łączył nie będę, bo najzwyczajniej nie mam takich umiejętności i już ich mieć nie będę. No więc czekam na księdza odpowiedź. Czy ksiądz jest zainteresowany? Tak z ciekawości chciałbym zapytać księdza, jakie jest na księdze na zdanie na temat Powstania Warszawskiego, bo mnie po prostu czepie. Mnie co roku czepie, jak ja słyszę o heroizmie, bohaterstwie, a nie mówi się w ogóle o skutkach. Nie mówi się o tym, jak bardzo stolica ucierpiała, ta ludność cywilna, jak bardzo ta głupia decyzja o wybuchu powstania jest gloryfikowana. No przydałby się jakiś taki dłuższy wywiad z księdzem Michałem, zanim ksiądz nie utraci w Wroniewskiej 9, a jestem pewien, że no jest to, są to już ostatnie miesiące, powiedzmy, są to ostatnie święta, które ksiądz spędzi na Wronieckiej. Z Panem Bogiem, liczę na odzew. Do widzenia.